Siema garbatku, może czarcik z licznikiem śmierci? Nie, nie zrobię czarcika, musiałbym go uderzyć, obstawiam, że musiałbym go uderzyć w okolicach 700 razy i nie dostać nawet jednego hita. A, jeszcze kategorii muszę ustawić. Także nie chce mi się po prostu. Pewnie byłoby to do zrobienia, ale po co? To co, do Oxenfurtu? Jakie są jeszcze zadania? Bo to jest główna fabułka akurat. Wyścigi w Rońce. Udaj się do miejsca, gdzie zaczyna się wyścig. Okolica kasztelu we Wrońcach nie obfitowała w rozrywki. Dlatego żołnierze barona wiecznie szukali sposobu na zabicie nudy. Jednym z nich były nocne konne wyścigi i związane z nimi zakłady. O chuj. Choć wiedźmin akurat na brak zajęć się narzekał, też postanowił wziąć udział w gonitwie. A gdzie te wyścigi są? Zadania poboczne. Wyścigi w Rońce. To jest zadanie. Piąty level. 600 kroków. No to lecimy. Zmierz się ze mną! Tak? No mogę. Ile, bo chyba agro jest. Ej, w ogóle miałem pod to art grać. Ej, ty tam! Wstawaj! Będziemy się potykać! Okej. Okay. Się mógł o własne ciżmy potknąć niedorosty. Wstawaj, mówię! Jam jest Ronwit z Małego Łęgu. Świętym ślubem związan... O, jak mi przykro. Współczuję. I że dla najpiękniejszej panny Jagódki 100 rycerskich pojedynków stoczę. Wyciągaj miecz, co rychlej, bo mi pilno. Jeszcze 99 zostało. Chyba się skończy na pierwszym. Służę, racja, załatwmy to szybko. To są pytanie, czemu chcesz ze mną walczyć? Jak powiedział, że dla panny Jagódki. No to jakiś mierny pa, co się dzieje. No kurwica. Litości! Cześć, Przemuś. Wystarczy ci już? Tak. Tym razem miałeś szczęście. Ale kiedy się znowu zmierzymy... Jeżeli jeszcze raz rzucisz mi wyzwanie, podniesiesz na mnie rękę, wyciągniesz miecz lub choćby krzywo spojrzysz, zabiję cię. Takiś pewny? Tak. No to zobaczymy. Jezus Maria. 25 ekspa, nieźle. Teraz będzie atak. O! Hans z Żelazna Żyć. Ja to w rozmowie raczej kiepski jestem. Za to na koniu? Ło, pani! Z Radkiem gada i on wyścigi ustawi. Radek? Radko. Możemy pogadać? Możemy, ale krótko i do rzeczy. Bo mleć jęzorem po próżnicy nie lubię. Wołają mnie Radko. Urządzam tu we Wrońcach konne wyścigi. Pewno słyszałeś. Chcesz się sprawdzić? To powiedz. Nie chcesz, to zjeżdżaj. Chcę! Piszę się na to. Nic pisać nie trzeba. Po prostu przyjdź po zmierzchu i przynieś złota na zakłady. Spoko. Kaska jest. No, jesteś wreszcie. Zasady są proste. Wybierasz se, przeciw komu chcesz stawać. Zakładacie się. Potem jedziecie do konarów i nazad. Kto pierwszy, ten lepszy. A kto drugi, ten pizda. Jasne? Z kim chcesz się ścigać? Z Maćkiem Jąkałą, Hansem Żelazną Życią, czy Czarnym Bogdanem? Czarny Bogdan. Dawaj, Maxa. Potwierdź. Razem przejadę się z Czarnym Bogdanem. Prawda. Przejedziesz się. No to ustalmy stawki zakładów. I dalej jazda. Może sejwik? F, nie da się? Kurwa! Ej! Checkpoint. Checkpoint. Kurwa, nie tędy. A! Pojebałem drogi. Mistrzu Wiedźminie! Nie teraz! Ale oszust, kurwa! Byłem pierwszy? Ładnie, ładnie. Widać, nie tylko na potworach się znasz, o, ale kurwa. I na koniu. To twoje złoto. A jak cię znajdzie chęć znowu się pościgać, przyjdź i zagadaj. Blisko było. Jeszcze się ściga. Ale F5 sobie nacisnę na wszelki wypadek. Ścigasz się, czy się nie ścigasz? Mogę z Czarnym Bogdan? A. Maciek Jąkała. 50 Niech żetonów. Będzie Maciek Jąkała.
Zobacz, czy gram z Ech, kurwa. No to ustalmy stawki zakładu. Jak przeklina, to się nie jąka. I dalej, jazda. Ogólnie to tamten wyścig strolowałem i tak było dobrze. Bo kompletnie złym tym fuckingiem na starcie. Ty nie jąka się teraz. O, tu strolowałem. Ale mam wrażenie... Ło! Mam wrażenie, że on jest jakoś zakodowany. Nie teraz! Że jest jakoś zakodowany, że jak jest za bardzo z przodu, to zwalnia. Dobra, chyba wygrałem. Teraz już do końca na tym. Na galopie. Ty co jest? Oni zwalniają przed samym końcem. Uszanowanie, siwy. O, otrzymam nowy przedmiot, wyścigowe siodło? Z Maćkiem Jąkałą, Hansem Żelazną Życią, czy Czarnym Bogdanem? Kurde, teraz nie chcę się ścigać, chcę siodło założyć lepsze. Poka je. Gdzie to jest? Płotka. 40 wytrzymałość, a to? 20, dwa razy większa wytrzymałość. Dawaj to. Klapy dla konia. O, zajebiście. Zobaczymy, jak to jest skopać żelazną żyć. Chodź, Hans. Pół życia spędziłem na koniach, drugie pół na kucach. Mnie nie podskoczysz. Oj tak. No to ustalmy stawki zakładu. I dalej, jazda. Opa, ten koniu. Ale... Nie, mi tak jest. Zaraz za mną. Szybciej, Buczek, szybciej! To jabłka potem dostaniesz! Dobra, nie skaczemy nad tym. Nie ma sensu. Po prostu od razu to wymienimy. Gdzie była ta kłoda? Nie widziałem tej kłody w ogóle podczas wyścigu. Ładnie, ładnie. Widać, nie tylko na potworach się znasz, ale i na koniach. To twoje złoto. A jak cię najdzie chęć znowu się pościgać, przyjdź i zagadaj. Ładnie, ładnie. Bardzo ciekawie. Elegancko, haj. Ale... W którą stronę ja jechałem zawsze? Cholera, już zapomniałem. W tą? Kurde, nie pamiętam, którędy to jechałem. Chyba tędy gdzieś. I tu jest kobitka. Gdzie ty jedziesz? Nie wiem, nie pamiętam. Czekaj. Tu gdzieś kobieta chyba była. Nie, to nie tu. Już widzę przecież. Chociaż? Ty to tu? Pomóżcie starej kobiecie. Pomogę. O co chodzi? Jakiś problem z potworem? Nie. Z duchem. Możesz powiedzieć coś więcej? Widzicie, nachodzi mnie w snach Jaczemir, znaczy mój mąż, co na wojence zginął. Stoi u bezgłowia i zawodzi. Tyle lat w rozłące, tak w zaświatach smutno. Chodźże do mnie, chodźże. Dzięki, altruistka. Mówię, przyjdę, Jaczemirku, przyjdę, ale jak mnie bogi zawezwą, nie wcześniej. A on na to, to choć przynieść na grubo brączkę, milej będzie czekać. No i zaniosłabym, ale iść przez las straszno. Więc pomyślałam, że może wy... Jesteś pewna, że to duch twojego męża? Dziękuję, Astuniszu, Lenio, zimny i normy. Jestem stara, ale nie aż tak. Nie o to chodzi. Są zjawy, które oszukują ludzi, przybierając kształt zmarłych bliskich. Na przykład skrzaki albo złydnie. A nie, to Jaczemir, jestem pewna. Mówił we snach o naszych zaślubinach. Jak żeśmy tańcowali w Beletein. O tym, jak go Redańczycy zasiekli pod Rindę. Pod Rindę? Albo coś ci się pomyliło, albo jednak jesteś bardzo stara. To było 80 lat temu. A tak, pomyliło mi się, pomyliło. Pod Rivią, chciałam powiedzieć. Więc nie pomogę. Gdzie Jaczemir jest pochowany? A na takim cmentarzyku niedaleko naszych konar. W mogile pod starym drzewem. Proszę, to obrączka. Jak już skończycie, przyjdźcie po nagrodę. Mieszkam w chacie na środku wsi z moją wnuczką Lesią. Okej. Trzeba obrączkę na grób zanieść. Gdzie ona zniknęła? Dziwne. No, ten. To chyba grób Jaczemira. To co, obrączka i tyle? No, załatwione. I teraz dawaj pieniążki.
Chociaż wydaje mi się, że quest się dopiero zacznie, jak do niej wrócę po nagrodę. Coś tu śmierdoli. To ona? Wiedźmin, co was sprowadza? Lesia, tak? Chcę porozmawiać z twoją babcią. Z moją? Kiedy ona nie żyje i to od dawna. Czyli rozmawiałem z duchem. O-o. Czemu jej nie pochowano z mężem? Nie wiem na pewno, bo mała wtedy byłam, ale matka mówiła, że na krótko przed śmiercią babcia dowiedziała się, że dziadzio miał na boku jakieś kochanice, więc powiedziała, że leżeć z nim nie chce. Oho. Widać, zmieniła zdanie. Chciała się jakoś połączyć z mężem za światach, więc... Będzie go straszyła tam. ...mnie o pomoc. Ciężko uwierzyć w tę opowieść, ale dobrze wam z oczu patrzę. Dzięki, Zetrix. Jeśli rzeczywiście pomogliście babce, należy wam się nagroda. Proszę, to niewiele, ale musi starczyć. Wojska przeszły, potem mur, teraz głód. Ależ wie. I co, i to tyle? Nie dowiemy się dalej? Coś? Nie zawalczymy z nią? Albo z nim? Już z nim nie wiem po co. Okej. Okay. Nieźle, 20 Boli. Koron. Wieś Konary. Może sprawdzę, co jest najbliżej. O, jest tu ziomek. Skoro miejscowic, kurwa, chcesz wziąć udział w naszym turnieju? Uczciwe walki na pięści. Uprzedzam, wiem, że Jonas jest trochę zawzięty, lubi gryźć. To co, decydujesz się na walkę? Aj, teraz na ten grób można pójść. Zaraz pójdziemy. O kurde, 50 za taką łatwą rzecz? Ja się przekonam, jaki ten dzięki, Fitis. W takim razie będziemy świadkami walki pomiędzy Jonasem i wędrowcem. Znaczy tu wszystko prosto na riposty się w pięściach chyba robi. Ale zaraz zobaczymy. Pa. No, ile mam czekać? Kończmy to. Czy Błęda pokonał Jonasa? Kto wie, może szykuje się nowy mistrz Velen. Musisz pokonać kowala z karczmy na rozstajach i rybaka z Zalipia. Zowią go Ryboże. Okej. Level 6. Dobra. Odblokowałaś nowa kieszeń i teraz pytanie, co wziąć? Chyba ten art walniemy. Dzięki, Racu. Co jest? Pokój. Zmierzę się. Dasz mi na tęgiego zabijakę. Nadałbyś się do naszego turnieju. Można się obłowić, no i można skuć gryje w siurą. Zgłaszasz się? Zgłaszam. O kurde, większa stawka już. Ile kaski można zafarmić tu? Proste te walki, bo strasznie można abuzować jedną mechanikę cały czas. Jest to riposta. To nie abuzuj? No ale no, nie wiem, blokuje ciosy i atakuje. Do pokonania pozostał ci już tylko Ryboże. Dobra, ostatni. Ostatni ziomek został i zostanę mistrzem Velen. Velen, tak będzie. Tu jest tablica, będą questy i zlecenia. Najpierw zawalczymy. Jak cię zwą? Umiesz się mieć? Oj, umiem. Geralt, umiem. W takim razie stawaj w szranki. Jestem gotowy. Walczmy. Ludzie! Rybożer znalazł wreszcie przeciwnika. Jakiś koks? Tu i teraz na ubitej ziemi będzie walczył z Geraltem zwanym... Młotem! Pięść jak młoty. Mogę z wami zamienić dwa słowa przed bójką? Panie, proszę. Oj. Widzę coś za jeden. Gdzie mi tam do ciebie? Chcę ząbki mam zjebane chyba. Ostatnio w rzekach ryb nie ma. Dzieciaki głodne płaczą, a za zwycięstwo dają worki mąki.
Zlitujcie się i dajcie im wygrać. Nie podłożę się. Jeśli chcesz wygrać, musisz mnie pokonać. Niestety. No, ile mam czekać? No i tak właśnie. Jak było łatwo zgadnąć, Wiedźmin wpierdolił rybożerowi. Aż miło było popatrzeć, jak robi mu z mordy jedzień nowożytności. Mogę mu dać kaskę na te dzieci. Teraz możesz spróbować sił z mistrzem tych ziem, z naszym sierżantem. Znajdziesz go we Wrońcach. Kto to? Starzec? Nie, Dolores. O co poszło? O syna pewnie. Co przyszło znosić na stare lata, byle ciura dachu nad głową mi odmawia. A urodziłam się córką szlachcica. Cały folwark do mnie i brata należał. Co się z nim stało? Ech, któregoś dnia odwiedził nas wędrowiec myśliwy. Zakochałam się i poszłam za nim. Brat się obraził, że go zostawiam. Ech, nawet mnie pożegnać nie wyszedł. A jak po latach wróciłam w tę stronę, to brata już nie było. A ludzie gadali, że w starym domu jakieś potwory się zalęgły. Mógłbym się zająć tymi potworami. Jesteś Wiedźminem, prawda? Zwykły człowiek nie byłby chętny do pomocy. Ale mnie tam wszystko za jedno, bylebyś był uczciwy. Classic woman? No bez przesady, jakby się chłop zakochał i poszedł gdzieś z dziewczyną, to git. A jak kobieta się zakochała i poszła z mężczyzną, to nie git? Bez przesady, no. Przecież to nic złego nie ten. Są twoje. A ty? Co z tego będziesz miała? Wystarczy mi dach nad głową. A jak będzie trzeba, to sprzedam co cenniejsze pamiątki. Ale wiem, że wy, Wiedźmini, za darmo nie pracujecie. Dlatego bez zapłaty cię nie wypuszczę. Spoko. Ale jeszcze kasko oddamy temu. Który to? Rybak. Ej, rybożer! Czego ode mnie chcesz? Weź pieniążki. Musiałem wygrać, ale nie chcę, żeby twoja rodzina pomarła z głodu. Weź tę sakiewkę. To... O, dziękuję, panie. Nawet ekspa? Oddawaj to, kurwa. Ale chcę tej babuszce pierw pomóc. Które to było? Zagłada domu Rardonów? Co to? Znajdź folwark rodziny? Dobra, to fast travelem walniemy. No skacz! No nie bój się! Jedź, putka! No jedź! No nie pojedzie. Nie przeskoczy. Mierny koń. Dobra, to sobie inaczej poradzimy. O, tu coś jest. Miejsce mocy to jest? Kurde, ile bandytów. Mam teraz ten art trochę ulepszony. I grom. R, F, Y. O kurwa. Ale chujowy ten art bez ulepszeń. Nic nie robi. Powalać nie powala. Obrażeń nie zadaje. Ale dobrze, nie jest za prosto. Kurwica! Aj! Pocięty. Łapa odcięta. O, kupiec będzie. Muszę właśnie do tego kowala, żeby miecze posprzedawać. No spokój, Gerd Borel. Zeżarłyby mnie jak nic. Trupy je zwabiły. Dzięki, żeście mnie nie zostawili, choć tyle mi się poszczęściło. Jeszcze nie Moltilik. Poszczęściło? Może i tak. Zaraziłeś się niedawno i dlatego zajmujesz się wywozem zwłok? Co? A, nie. Wywożę trupy, bo mi dobrze płacą. Ale przecież nie masz odporności na choroby, jak wiedźmini i czarodzieje. Nie, ja tam nie jestem żadnym zakazanym mutantem, nie ma obawy. Po prostu mnie się żadne choróbska nie imają. Co się w ogóle stało?
Najpierw Ośka poszła, to zlazłem z wozu sprawdzić, czy da się co z nią zrobić. A tu jak cosik nie zawyje od lasu. Kobyłka dęba stanęła, jakby ją już wilcy w żyć gryźli. Wóz się przewrócił i fru, cały ładunek na mnie. A koń uciekł? Ano, poleciała w cholerę. U mnie to tak zawsze. Jak nie urok, to wóz umrzyków się sypie na łeb. Będziesz musiał się postarać o nowy wóz. Ten trzeba spalić, to szybko. A nie dałoby się tych trupów gdzieś ich zakopać? Wóz przecie można naprawić. Jeśli ktoś się dowie, że przewoziłeś na tym wozie ofiary zarazy, nikt cię więcej nie wynajmie. A muszą się od razu dowiadywać? Jeśli wy nikomu nie powiecie, ja sam też nie powiem. I rozwleczesz zarazę po całej okolicy. No cwaniaczek. Jak mus to mus. Macie czym ognia skrzesać? Oj. Miecz! O! Dobi? Kurde. Strasznie szybko wstał. O! No nie, nawet teraz nie. Sekundę, bo coś. Zadania poboczne, niebezpieczny ładunek. Pomóż mężczyźnie spalić zwłoki. Pol. A! W ten sposób. No, zajęły się jak słoma. Miałem szczęście, że na was trafiłem. Dzięki za pomoc i dobrą radę. Poradzę ci jeszcze, żebyś się porządnie wyszorował w domu i spalił to ubranie. Pewno, pewno. Ale mówię wam, mnie się choroby nie imają. Zaraz się przeobrażę. Bywaj. 8 punktów doświadczeń. 8 punktów expa? Co to? Bożenka? Proste. Niezła uczta, skąd wzięliście tyle mięsa? A łazie dziki frezy! Tośmy wiem, Rubi. Chcesz kawałek, starczy dla wszystkich. Chętnie. Oj, zatruta świnia. Kajus, ukrój panu kawałek prosiaczka. Nie! Nie! Nie pozwalam! Upiekli Bożenkę! Dranie! A. Znowu on! Mało mu! O co chodzi? Zabili Bożenkę! Upiekli ją! Ale chuje! Kupuję go zwierzaczek! Swoje. No nie ma co, no trzeba mu przylać, no! Kajus, Jakub, brać go! Nie! Nie ma tak! Pomocy! Zostawcie go! Nic wam nie zrobił, zostawcie go! To my po dobroci, prosiaczkiem chcieliśmy cię poczęstować, Bożenką. A ty tak? Nie będzie nam przybłęda rozkazywał, lejmy go! No nie, no, pozabijam was przecież. I z tym useless ardem. No. Chyba mi dopinguje, widzę z boku. A teraz zjemy prosiaczka razem. Nie no, on chyba nie ma ochoty jej jeść. Biedny. Nic nie jest? No nic, ale Bożenka, ola Boga, upiekli ją. Musiałeś bardzo kochać tę świnkę. Kto ty jesteś? Jestem Geralt z nimi. Ja jestem Jontek z... No, stąd, no. Sam mieszkasz w tej wiosce? Są w domach. I Flap, i Hagel, i Bebon. Nie widziałem tylko Klausa i Igora. Kim są Klaus i Igor? No Igor to ten głupi, co trawy jadł. A Klaus to sołtys. Każdy zna Klausa. Ale gdzie oni, to nie wiem. Pewnie zabrały ich te czary świń. Świnie są magiczne? Są. Sam zobacz. Dobrze, obejrzę te prosiaki. No dobra. Czy to była kobieta, ta świnia? Bożenka.
Normalna świnia, ale medalion szaleje. Jątek miał rację, jest zaczarowana. Ta, bez wątpienia to magia. Jątek? No? Świnie rzeczywiście wyglądają na magiczne. No bo... No... Czary były. I no... Ich pozamieniało wszystkich. Czyli te prosiaki to pozamieniani ludzie. No, a co żeś myślał? Pomóż, odmień ich. Co zamieniło ludzi w świnie? No czary. Dałem Igorowi klucza, on zabrał wszystkich i poszli. Jaki znowu klucz? No ten, masz. On otwiera dom wieprza. Dom wieprza? Skąd masz ten klucz? Znalazłem. Pokazałem Igorowi, a on powiedział ludziom, żeby poszli. Ich zamieniło. Obejrzę sobie z bliska ten dom wieprza. Gdzie on jest? No tam, za górką. Idziesz... Ale trzeba go dopytywać, że skąd tak niejasno mówi. Jezus. Znajdę. Pół zdania. R, F, Y. O kurwa, puść. Nie wiem, ja pierniczę, ile tego jest. Pięć mobów na raz. Ała. Nawet nie obala nikogo. Prosto. Iluzoryk, no wygląda jak ilu... Kluczo wiątka rzeczywiście pasuje. A, dom wieprza, troszkę wskazówkę, dom wieprza? Nie robiłem tego na 1000%, nie pamiętam tego, co to. Medalion wibruje, czyli ta świnia też pochodzi z wioski. Świnka? No świnka. Zaraz to brzmiało. Ty mnie rozumiesz? Chyba ta. No dobra, spróbujmy. Jedno chrumknięcie na tak, dwa na nie. Jasne? Masz tu coś do jedzenia. Nie wiem, ile tu siedzisz, ale pewnie jesteś głodna. Mam tu dla ciebie coś dobrego. No, widzę, że ci smakuje. Dobra, pogadajmy. Co to za miejsce? Wiesz, co to za miejsce? Jesteśmy w grobowcu? Czy jesteśmy w świątyni? Jątek wspominał, że we wsi brakuje tylko zielarza i sołtysa. Pewnie jesteś jednym z nich. Ty jesteś Klaus, sołtys wsi? Jesteś miejscowym zielarzem. Słyszałem o tobie. Igor? Miło mi. Jestem Geralt. Poczekaj tutaj, muszę się rozejrzeć. Do zobaczenia. Właśnie tak. Na koszuli są przetarcia od trawy, a pod spodem leży torba na zioła. To pewnie tego zielarza Igora. Było tu co najmniej kilku ludzi. Coś tam wyciągnęli. Jestem z powrotem. Dobra, pogadajmy. Leżało tu złoto. Wiesz, co się z nim stało? Muszę o tym pogadać z Jątkiem. Wydaje mi się, że już wiem, co się stało. Jesteśmy w świątyni, w której leżała balia pełna złota. Jątek znalazł klucz i pokazał go wieśniakom, a oni połasili się na skarb. Ale nie wiedział, że złoto może być chronione klątwą. Żeby się jej pozbyć, trzeba będzie odnieść złoto. Muszę spytać Jątka, może wie, gdzie on jest. Złodziejaszki. Oj, chyba chce, żebym go stąd wziął. Wilki? Wataha.
ratuj! Oj. Kurwa, już lezardy. To już ostatni, wioska jest bezpieczna. Na razie. Jontek? No? Wiem już, co stało się z miejscowymi. Padli ofiarą klątwy. Nile, co ty robisz? Aha, i co? Możesz ich odczarować? Jezus. Tak, ale będziesz musiał mi pomóc. No. No dobra. Zastanawiam się, dlaczego ciebie nie przemieniło, a resztę mieszkańców tak. Bo nie poszłem z nimi? To nie brałeś złota ze świątyni? Nie, po co mi? To kradzież złota wywołała klątwę. Wiesz, gdzie ono jest? Schowałem. Trzeba odnieść je na miejsce i muszą być przy tym wszyscy mieszkańcy. Oho, czyli co? Weź złoto, a ja zbiorę świnie. Spotkamy się przy młynie i razem pójdziemy do domu wieprza. Powinno się udać. Uratujemy ich! Wezmę złoto! Przypomina mi jednego czatownika. Na miejsce. Może Axi? Ten osobnik. Axi? O, jak najbardziej. Ruszaj się, tłuścioszku. Nic nie ma czasem? O, jest. Są wszyscy, poza Igorem. Igor na nas czeka. Pamiętaj, żeby na miejscu odłożyć złoto tam, skąd je wzięliście. Ty bierz świnie, ja niosę i odkładam. Dobrze, zrozumiałeś. Ruszaj na miejsce. On prowadzi? Liczebność trzody. A, będę musiał bronić. To jest eskorta. Okej. Coś tam otwory, chyba jest. Zrobił im krzyk, otwory, zrobił... O kurwa! Wojownik! Igni. Bo Artis już jest głównym. F. R. T. Pomocy! Kurwa, no nie mogę, to jest za mocne. To jest naprawdę mocne, w chuj. Nie mam jaskółki, bo nie medytowałem. Muszę chilnąć do pula. Axi, masz rozwinięte? Ty, no trochę niby mam. O. Broń, broń ich! Mózg potwora, wątroba Nekera wojownika. Znowu jestem sobą. Dziękuję ci. Jeszcze nie pora na radość. Policzmy ludzi. Prawie wszyscy są. Dziękujemy ci, białowłosy. Mieliście szczęście, że Jontek mnie tu ściągnął. To przecież Jontek przyniósł klucz. Pewnie wiedział, że złoto jest przeklęte, dlatego nie chciał z nami iść. Ale ja nie. To Igor. Igor chciał. Nie wykręcisz się, Łajzo. Brać go. Ratunku. Kto pierwszy podniesie rękę na Jątka, straci ją. Spokojnie. My tylko ta. Jeszcze nas tu dziwadło pochlasta. Chodźmy stąd szybko. Dziękuję. Lepiej nie wracaj do wioski. To się może źle skończyć. Znajdź sobie jakieś inne miejsce. No, ten, no dobra.
Za tak długi quest 40 punktów expa? To jest żart! Przecież ja w tym czasie bym zrobił z 2-3 fabularne i dostał z 800.